12 marca wspominamy świętego Józefa Zhang Depeng, męczennika. Józef urodził się w Duyun w prowincji Guizhou na południu Chin w 1754 roku. Jego rodzice byli buddystami, a on, gdy dorósł, interesował się taoizmem. Był bardzo prawy i inteligentny. Gdy miał 20 lat, opuścił rodzinne strony i wyjechał do miasta Guiyang. Tam zarabiał na życie, handlując jedwabiem. Najstarszy syn jego wspólnika handlowego został wysłany do Pekinu, by tam zdał potrzebne egzaminy. Przebywając w Pekinie, spotkał katolickich misjonarzy, poznał naukę katolicką, prawdy wiary, przyjął też chrzest i gdy wrócił do domu, gorliwie głosił Ewangelię i nawracał najbliższych, nie zawsze z powodzeniem. Wśród jego słuchaczy był Zhang. Powiedział mu o Panu Jezusie, o Kościele. Zhang uwierzył w Pana Jezusa, chciał być Jego wyznawcą, chciał przyjąć chrzest święty i należeć do Kościoła katolickiego. Miał jednak poważną przeszkodę. Od wielu lat był żonaty, jednak nie posiadał upragnionego dziecka. Związał się wtedy z inną kobietą w konkubinacie, która dała mu syna. Zhang w wieku 39 lat został szczęśliwym ojcem, ale jednak nie miał pokoju w sercu. 3 lata później do miasta, w którym mieszkał, przybył świecki katecheta, który katechizował go tak skutecznie, że zdecydował się na rozstanie z konkubiną. Wypłacił jej posag, a po kolejnych 3 latach przygotowań Zhang przyjął chrzest święty w wieku 46 lat. Na chrzcie otrzymał imię Józef. Tej decyzji sprzeciwiali się jego młodsi bracia oraz wspólnik w interesach handlowych. Z tego powodu odłączył się od niego, założył własny sklep i pracował samodzielnie. Był tak gorliwym katolikiem i katechetą, że w tak niesprzyjających warunkach, gdzie chrześcijanie ciągle byli prześladowani, dzięki jego posłudze ponad 1000 osób przyjęło chrzest święty i włączyło się do Kościoła katolickiego. W 1808 roku, 8 lat po jego nawróceniu i chrzcie, w porozumieniu z miejscowym misjonarzem, Józef z własnych funduszy wybudował dom służący do katechizacji. Gdy wybuchły prześladowania Kościoła katolickiego w tej części Chin, Józef ukrywał się. Bardzo cierpiał, gdy dowiedział się, że jego syn Antoni, też katolik, został aresztowany i po 2 latach tortur w 1813 roku w wieku 18 lat zmarł w więzieniu. Cierpiał, ale to nie osłabiło jego wiary. Józef ukrywał się, zmieniał miejsce pobytu, ale wciąż głosił Ewangelię, wciąż katechizował. W 1814 roku jego szwagier przyprowadził przedstawicieli władzy do jego kryjówki. Szwagrowi zapłacono za to, że go zdradził, a Józefa aresztowano. Najpierw podano mu krzyż i kazano go podeptać, czego nie zrobił. W więzieniu Józef umacniał chrześcijan w wierze, zachęcał ich do wytrwania mimo cierpień, a pogan nawracał. Po roku władze zaproponowały mu darowanie życia, jeśli wyrzeknie się wiary. Błagali go o to też jego krewni, lecz on odmówił. Jego siostrzeniec obiecał wpłacić wielką sumę pieniędzy i wykupi go, jeśli wyrzeknie się Pana Jezusa. Lecz Józef nie zachwiał się w wierze. Wytrwał. Powiedział: na cóż mi srebro? Możecie kupić moje ciało, ale nie kupicie mojej duszy. 12 marca 1815 roku przywiązano go do dużego krzyża i wykonano wyrok śmierci przez uduszenie. Józef miał 61 lat. Papież Pius X beatyfikował go 2 maja 1909 roku, a 1 października 2000 roku kanonizował go papież święty Jan Paweł II wraz z innymi męczennikami z Chin. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Józef aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami.
Amen.